Siema, tu Stetino, to jest czwarty odcinek serii Basilikusa z Rimurla. W ostatnim odcinku zastanawiałem się, kto zostanie wampirem i czy wampiry mogą zachodzić w ciążę z, no, z normalnymi, powiedzmy, ludźmi. Ten pies zaraz umrze, tak swoją drogą. Okej, tak, wampiry mogą zachodzić w ciążę z normalnymi osobnikami, którzy nie są sęgłofagami. I dlatego Jaguar, nasza jedyna kobieta, zostanie wampirzycą. W ten sposób też się upewnimy, że ona nie umrze, bo jak umrze, to cała nasza linia genetyczna będzie stracona i będziemy musieli polegać na sztucznym rozmnażaniu. Okej, okay, on umarł. Związany z Bakarem. Kurde. On musi teraz zbierać ten fokus. Więc żeby nasza tutaj linia genetyczna nie umarła, to ona zostanie wampirzycą. Nadaje się. Będzie miała lepsze skille intelektualne, walki wręcz i socjalne, społeczne. Mamy tutaj wędrowca. Ciekawe. Mamy tutaj wędrowca, który jest dobrym wojownikiem. Brawler, tough, abrasive, squeamish. Jest powolny, ale to nie szkodzi. Będzie przydatny. Wyznaczę mu pracę i zaraz wam opowiem o tym ksenotypie. Będzie kopał i budował. No. Tyle. Jest to Uchlan, tak zwany. I jeszcze sprawdzę jego ekwipunek. Dobra, jest to Uchlan. I jest to taki trochę lepszy husar, który ma genetyczne uzależnienie od lucyferium, ale lucyferium właśnie kupiliśmy. Jest hiperagresywny, ma kulę odporną skórę, arogancki, dobry jest w obu skillach walczących, nie nadaje się do wielu rzeczy. Odporny jest na Gojus, jest gigantem, unstoppable, tough, ogólnie dobry wojownik, szybko się leczy i dużo je. Będzie uzależniony od lucyferium, więc tak, on się przyda w tej chwili. I dostaliśmy właśnie wędrowca, który dołączył prawdopodobnie przez to, że było dużo śmierci w tej kolonii. Dopiero co. Czy on będzie walczył bardziej w mele, czy w... bardziej w mele. Ogólnie. Więc niech bierze sobie IQ. Jeszcze do tego jest brawlerem. Właśnie. I byłby niezadowolony. Ma inną ideologię, ale jak kapłan wróci, to się to ogarnie. Właśnie. Psycaster za chwilę będzie następny. Jaguar zostanie kasterem. Jak troszkę się tutaj zregeneruje, pozostanie pozostaniu kasterem, Jaguar będzie miała przemianę wampira. Kane. Jakie Kane ma aspiracje? Aha, jeszcze chciałem sprawdzić, czy ktoś ma aspiracje, żeby zostać wampirem. No dobra, chcę zostać deserterem. Chcę mieć więź psychiczną. Zobaczyć aurorę i się związać z tym z zwierzęciem. I don't have a power as a leader. Cokolwiek to oznacza. Okej. Creep w sumie niech się przeniesie na poprawne łóżko. A, jeszcze ona musi zostać opatrzona. Chciałem sprawdzić, czy Bakar jak wstanie, to się może z nią związać, żeby był troszkę bardziej zadowolony z życia.
będzie trzeba też go wesprzeć mentalnie, jak się da. Ale pewnie za dużo to nie da. Cały czas to Word of Joy na niego działa. To dużo nie pomaga, ale to nie szkodzi. On zaraz odpali Psychic Sów, jak tamten wstanie. A wstanie za niecały dzień. Mamy quest na Royal Ascent, który nie ma dużego znaczenia. I mógłbym też zacząć produkować fajki. Tylko najlepiej jakby był ktoś, kto nie jest zły w gotowaniu. On w sumie mógłby się wyszkolić trochę w gotowaniu. Fajk na razie mam dużo, więc w sumie ten tytoń niech leży w składzie. Mógłbym też kawę zacząć produkować, ale kawę też jeszcze mam. Nie jest to na glące. Oczywiście kamienie też bym mógł zacząć obrabiać, ale nie ma komu. Ta postać, która była, nie, Salamander jest Industrious. Nie go nakarmi, bo on chyba był niedożywiony. I może zaraz umrzeć. Już go nakarmił? Tak szybko? Nie ma jedzenia za bardzo. Kane może teraz zacząć polować. O ile jest na co jeszcze. Jest na co. No nie, jest ryż jeszcze. A co? Spoko. Creep wstał. Czas go zacząć nawracać. Okej, niech sobie porozmawia z Creepem. Może to nie być za bardzo skuteczne na samym początku, ale prędzej czy później będzie. Bakar jeszcze śpi. I Jaguar zostanie wkrótce wampirzycą. Jaguar jeszcze nie została wampirzycą, ale została kasterką. I straciliśmy teraz kastera, który miał moce ognia. Więc ona teraz te moce zyska. I da mi jeszcze Chain Lightning, więc ona będzie właśnie taką bojową kasterką i za moment zostanie też wampirzycą. On niestety na siebie, czy on może na siebie rzucić tego casta, ale to World of Joy ma na myśli. Ale w sumie da Psychic Sów na całą kolonię zaraz, więc i tak będzie miał poprawiony nastrój. Okej. Okay. On zaraz wstaje. To czas to rzucić. I jaki to jest bonus do nastroju teraz? No nie widzę tego. Okej, okay, 30 prawie. To nie tak źle. Czas doradzić jeszcze Bakarowi. A i zniwelował mu jeden modyfikator minus 20. To teraz powinien być w troszkę lepszym stanie. No. Jeszcze zanim uczynię ją wampirzycą, to chciałbym pozbawić ją organów. Bo mogę. Ona nie umrze od tego. Tylko nie mam za bardzo lekarstw na to. Ale to nie szkodzi. To jest do ogarnięcia. Bo są te, które rosną sobie dziko. Okej. Okay. Szkoda, że ona w sumie śpi. Bo ona jest planterką. Ale Salamander też jest. Chciałbym, żeby zaczął ścinać.
bo użyję na wampirzycy tych lekarstw dziko rosnących, nie chcę marnować tych dobrych. Co oni są tacy niezadowoleni? Kolonista niepochowany, no jak to? Chodzi o tego psa? Może? Jak tam jego skill budowania? Nie istnieje. On był tym budowniczym. Kane też. Trzeba go będzie zacząć nawracać niedługo. Aha, to sobie pobudował. Aha, macyński skill. To on musi wrócić. Póki co cały czas wysoki poziom fokusu jest na nim trzymany, bo trzeba zapobiegać tym breakom, a kolorowo nie jest. Dobra, teraz pochowamy psa. Nie chcę go skonsumować, chcę go pochować. Animal Corpses. Ale czy to jest jakaś selekcja? No nie, no w sumie jak pochowam tego psa, to nie muszę tego jakoś mocno selekcjonować, ponieważ żadne inne zwierzę tam nie wejdzie, nie? Ma to sens. Co on ma za problemy ze zdrowiem teraz? Aha, miał mieć operację, żeby podać mu opium, bo miał niedobór, ale to nie będzie teraz konieczne, bo już sam wziął. Pochowają tego psa i może ten modyfikator zniknie? O ile chodzi o tego kolonistę, bo kilku innych kolonistów też nie zostało pochowanych. No kto leży w otwartym terenie? Nie wiem. A, jeszcze to dziecko. No tak. Zapomniałem o nim już kompletnie. A, jeszcze niedługo będzie opcja na rytuały przywołujące kolonistów. To w sumie może naprawimy straty, które tutaj są. Dobra, teraz będą już zadowoleni, wszyscy pochowani, albo no, zjedzeni. No, powinno być ok. Tak, mam nadzieję, że on się teraz nie załamie. Ok, nadszedł czas. Jaguar. No nie, zapomniałem. Chciałem przeprowadzić operację na nim. Ona powinna to zaraz zrobić automatycznie. Nie dawaj jej krwi. Szkoda krwi. No. Potrzebuję więcej. A, wiecie co. Niech weźmie ten ksenogen i miejmy to z głowy. On teraz wypije tą krew. Nikt go nie karmi chyba za bardzo. Może nie ma czym. Za chwilę będzie czym. A czy leżą tu jakieś szczątki? Nie za bardzo. Zaraz będą. Nice. Szybko poszło. Czas przetworzyć te szczątki. Kto tu jest gotowaczem? Nikt. Przynajmniej jak rozwijają sobie jakieś umiejętności, to ich nie zapominają, co nie? Same plusy
Czyli zapomniałem karmić. Nice. Kolejna trumna. Salamander jest teraz naszym panterem. No ale nie miałem czym jej też karmić, nie? Muszę się bardziej skupić. Skupiam się bardziej na gadaniu i przez to właśnie powstają takie sytuacje. Trzeba ją pochować. I Bakar teraz nie będzie miał żony. Przez chwilę. Coś znajdziemy. Za chwilę będziemy mogli wykonać rytuały przywołujące nowe postaci do naszej kolonii. Więc... O, Siege. Tego mi było trzeba. Ale chciałem właśnie powiedzieć, że... tylko 11. Chciałem tylko powiedzieć, że niedługo będziemy mogli te wszystkie straty w ludziach naprawić. Może kogoś złapiemy na tym oblężeniu. Okej, z czego on jest teraz taki niezadowolony? Pewnie jest głodny. Dajmy mu zjeść i wtedy możemy lecieć na tych oblegających. Jest oczywiście szansa na załamanie nerwowe. Liczę się z tym. Speed boost i niech wraca w sumie po ten topór. Kane wolno biega. Zatrucie pokarmowe. Okej. Już dostali z moździerza. I to w sumie rzadko się trafiają takie bezpośrednie trafienia. Poradzimy sobie z nim. Chcę ich bardziej zwabić. Oni tam mają jakieś turety? No nie. Jak oni się teraz ze mną strzelają do niego, to mogę do nich podejść. Raczej powiedziałbym wlecieć w nich. Nice. Akurat chciałem sfokusować tą postać, bo to jest impit. Był impit. Całkiem ładnie. O kurwa. Ale uciekają. A on jest wampirem. Więc przeżyje. I mamy dwa działa artyleryjskie. Są takie lepsze moździerze. Niestety mój lekarz nie żyje. Nie szkodzi. Te wszystkie przedmioty są teraz moje, łącznie z jedzeniem. On niech się wychyli i strzela do niej dalej. On niech ratuje, niech najpierw zje. Niech ratuje wampira potem. To jest ogólnie bardzo dobre połączenie, jak jest wampir. I ma gen, który sprawia, że krew mu szybko krzepnie, wtedy się nie wykrwawi. I no, ogólnie dobre połączenie. Możemy go ocalić. I chyba warto. Hard worker. Mógłby Kane po niego przybiec, ale nie ma jak.
Za długo to będzie trwało. Salamander, jak tam twoja wiedza medyczna? No nie za bardzo. Okej, okay, on niech najpierw zje. Potem spróbują ocalić tamtą postać. Potem spróbują ocalić wampira. Jego możemy na razie zostawić. Tą postać spróbujemy teraz naprawić. W sensie uleczyć, tak? To miałem na myśli. Okej, okay, Bakar już wstał. Nie ma swojej broni. Nie szkodzi. Tamten już niesie. Szkoda, że mój lekarz śpi. Nie był to dobry czas, żeby uczynić z niej wampirzycę, ale nie szkodzi. Okej, okay, można go zanieść do bazy. A, jest lojal. Nie szkodzi, będzie farmą krwi. Okej, okay, to problemy z jedzeniem zostały rozwiązane. Okej, okay, nie jest to dobre, że on tam leci, ale... Slaughterer, on będzie próbował zabić zwierzęta. Czyli konie. A jak zabiję konie, to będą bardziej niezadowoleni. Ale trudno. Ona śpi. Nikt jej nie karmi. Ale zrobię to manualnie. Co najmniej raz. Tego typka teraz złapię. Potrzebujemy farmy krwi. Teraz ją uratować. Medical emergency. No, wiem. Jeszcze niech ją nakarmi, zanim pójdzie spać. Zabija losowe... Kogo? Co on zabił? Ach. Chyba mu się ten status skończył. Zanim dobiegł do tych zwierząt. Spoko. Dobrze, że tych dryad nie zabił. Jak tam jego uzależnienie do Lucyferium? Jest okej. Okay. No dobra. Spróbuję teraz przeżyć. I... dotrwać do rytuałów. Przywołamy kogoś kolejnego do tej kolonii. Będzie dobrze. O! Mamy nowego kolonistę. Isis. Okej, okay. Planter, no, pesymista, ale okej, okay, jakoś musi się u nas odnaleźć. I ogólnie gra zaczęła mnie obdarowywać kolonistami, ponieważ zbyt wielu z nich straciłem. Był tutaj event Shuttle Crash i w tym evencie dostałem dwóch więźniów. Jeden zwłaszcza jest interesujący, drugi z nich to jest Saurit, który też jest potencjalnym planterem. Tu Smart nie jest zdatny do walki, ale jest planterem i konstruktorem potencjalnym. Właśnie został nawrócony. Teraz będzie rekrutowany. Drugi jest interesujący, bo jest z tego ksenotypu, który stworzyłem specjalnie pod tą grę. Więc mamy opcję dostawać właśnie, no, spotykać postaci też z tego ksenotypu. I właśnie taką postać tutaj spotkałem. Teraz próbuję z nich wydobywać krew, ponieważ skończyła mi się krew. Mam dwóch wampirów. Będę musiał chyba manualnie zarządzać tym, żeby pili krew z reszty kolonistów. Ale no, nie powinno być to jakoś specjalnie skomplikowane. Isis już plantuje. W sumie wampiry na firefighting niech nie idą. Co jeszcze? Maksymalny priorytet na basic, na childcare i u niego no, tylko praca z roślinami. W sumie
Ewentualnie może też się zająć gotowaniem, ale to na razie nie będzie jakieś konieczne. Na razie muszę ogarnąć rośliny. A propos roślin, to psychit 67% wzrostu, a oni zaczną zapadać w śpiączki za 9 dni. Tylko że właśnie psychit od zera rośnie przez 9 dni, więc powinno być ok. Jako że już jest prawie 70%, no to nie wiem, 3 dni powiedzmy, tak ogólnie nie zamierzam tego teraz liczyć, ale wkrótce. Wkrótce będziemy mieli już wszystkie używki, których potrzebują i powinno być nareszcie ok. No reszta z tego całego statku, który się rozbił, jest teraz krojona. No i baza jest pomału rozbudowywana. W międzyczasie nie miałem jeszcze żadnego rajdu. A, jeszcze Creep został w międzyczasie zrekrutowany. No i dalej z badaczem. Za chwilę powinienem mieć elektryczność zbadaną. Zacząłem też przetwarzać kamienie, więc mogę nareszcie tą bazę troszkę zacząć upiększać i ogarniać. Ich nastrój jest na razie ogarniany tylko i wyłącznie dzięki niemu. Odpalił przed chwilą Sakiksów na postaci płci męskiej. No i World of Joy jest rzucany na te wszystkie postacie, więc dzięki temu Bakar póki co jeszcze nic nie odwala, tak jak dopiero to miało miejsce. Jeszcze nie próbował nikogo zamordować. Mam nadzieję, że to się z powrotem nie zacznie dziać znowu. Okej, drugi rytuał nie przyniósł żadnego nowego kolonisty. Muszę ściąć drzewa w sumie w okolicy, bo na te rytuały jest zużywane drewno. Ktoś zaraz to ogarnie. Aziz ma w sumie normalny rozkład dnia. Śpi w nocy. Reszta powinna co chwilę wstawać. Na przykład Bakar za chwilę to drzewo zetnie. Może nie. Okej, jak zje, to zetnie. I jeśli chodzi o ich geny, to potem jak zostali wampirami, to no właśnie, 1,6 roku i będą znowu w stanie kogoś z nich, kogoś z reszty pozostałych kolonistów uczynić wampirem. Więc no, jeśli ta gra będzie tak długo trwała, jeśli tak długo przetrwam, to myślę, że reszta kolonistów też może zostać wampirami. Zrobię teraz trzeci rytuał. Chcę właśnie, tak jak wcześniej, ogarnąć jak najwcześniej. Wszystkie od razu za jednym zamachem. Quest. Quest jest na to, żeby zbudować pomnik, ale 1600 prawie kamienia, no to na razie się nie wydarzy. Chociaż jest tu spoko budynek, który wytwarza energię elektryczną za darmo, z niczego, z powietrza. Reszta nagród też nie jest zła. Legendarna włócznia, mieliczne oko i tak dalej, ale no nie ma opcji, żebym to teraz zrobił. Okej, QN. QN jest dobry w zwierzętach. I w sumie jest też pobocznym medykiem, super immune. Okej, spoko. To póki co skuteczność 2 z 3. Okej, on będzie się głównie zajmował zwierzętami. Będzie doktorem pobocznym. Ma tam jakiś crafting, więc w sumie... Okej, jeszcze w sumie noszenie i sprzątanie dam im no, troszkę wyższy priorytet. Będzie też crafterem. Bo przyda mi się ktoś, kto będzie przetwarzał kamień. I on teraz to będzie ogarniał, więc zacznę ogarniać te kamienie, żeby można było zbudować tutaj ładniejsze podłogi, zwłaszcza w sypialniach. I tutaj ogólnie zabuduję tą sypialnię. Na razie część z nich nie będzie miała gdzie spać. Ale to nie szkodzi i jakoś to przeżyją. Póki co jest Psychicsów, to oni są wszyscy właśnie... No nie, Isis jest samicą, ale no, za starą, żeby mogło powstać z niej potomstwo. Okej, czwarty rytuał. Zobaczymy, jak będzie dalej z tą skutecznością. Póki co wygląda na to, że ustabilizowała się gra.
nic się w międzyczasie nie wydarzyło, co by miało zagrażać tej kolonii. No tylko czekać na kolejny rajd. Nice. Okej. Okay. Sam. Kim jest Sam? Baseliner. Fixkind. Może strzelać. Dobry medyk. Crafter. Planter. Nice. Okej. Okay. No to już mam trzech doktorów. Trzech lekarzy. Planting. Coś tam dam na crafting, ale nie jest to jakiś wybitny crafter. Przyda mi się właśnie Jimmy, żeby był jakimś weaponsmithem i żeby mógł tworzyć po prostu dobre przedmioty. Ci crafterzy to są tacy poboczni. Dobra, 3 z 4 rytuałów udane. To ostatni. Ale kolonie mam w sumie wstępnie ogarniętą. Sam jest też facetem. Ogólnie liczyłem na to, że może jedna z tych postaci, które przywołam, ogólnie no RNG tutaj bym musiał naprawdę dopisać, żeby to się udało. Ale liczyłem na to, że jedna z tych postaci będzie kobietą z mojego ksenotypu. I to są właśnie Genies. To jest to, czego szukałem. I zamierzam tutaj zrobić tak zwany pro gamer move na tych gościach. Który z nich jest lepszy? Paramianie Kurwery. On taki jest średni. Workaholic. Submissive. On ma niezbyt do rozwoju, ma ten skill intelektualny. Ta postać mi się podoba bardziej. Ale właśnie, pro gamer move będzie taki. Bo to jest frakcja, z którą nie możemy handlować. To są najemnicy, którzy mają zazwyczaj mocne technologiczne bronie. Więc a propos właśnie pro gamerskich ruchów, to zamierzam ich złapać. Ale chciałbym ich złapać w taki sposób, żeby moje postaci aresztowały ich mniej więcej w tym samym momencie obu. Bo jeśli to nie wyjdzie, to jeden z nich umrze. No bo to są... To jest słaby ksenotyp, ksenotyp, który się nie nadaje do walki. Ten jest lepszy. Niestety ma wardware, więc nie będzie lubiany za bardzo. Okej. Okay. Jestem teraz wrogo nastawiony do tej frakcji, ale udało mi się złapać obu naraz. On ma raka, ale to jest do ogarnięcia. Okej, okay, ten jest... Właśnie nie sprawdziłem jego lojalności, ale ta postać się nada. On będzie crafterem. Będzie też mógł pomagać mi w badaniach. A jeśli chodzi o to, że jest unwearingly loyal, czyli nie można go zrekrutować, to mam tutaj tą postać. Jest Psycast. Mind Wipe. I ten Psycast pozwala rekrutować właśnie postaci z tym modyfikatorem. Możemy mu wymazać pamięć. Więc potencjalnie ta kolonia może się mocno powiększyć teraz. I szukałem właśnie głównie takich postaci, które mogą wykonywać takie prace bardziej w tle, ale nie muszą być wojownikami. I to są właśnie... No ogólnie ten cały Hazard, on będzie wojownikiem. Mimo, że nie ma talentu, ale wyszkolimy go. Skak, wiadomo, no nie nadaje się w ogóle do walki. Nie jest w ogóle zdolny do walki. Oni jako, że są dżinami, geniuszami, to też w ogóle się nie nadają do walki. Ale nie szkodzi. Potrzebni mi crafterzy i potrzebni mi są badacze. Najpierw ich nawrócę. Jeszcze zrobi z nich farmę hemogenu. On za chwilę odblokuje sobie Psycast Mind Wipe. I będziemy tutaj ogólnie z powrotem na dobrym torze, żeby ta kolonia po prostu została odbudowana. Właśnie odblokowałem
mu, albo właśnie on sam sobie odblokował kolejny poziom sidecastu i są mind wipe, więc chcę przetestować, jak to działa. Potrzebuje 80% fokusu. No dobra. Chciałem powiedzieć, że chcę przetestować, jak to działa na tym jednym więźniu, który jest unwaveringly loyal. Tak, bo normalnie nie jesteśmy go w stanie zrekrutować. Ale jak mu wymarzymy pamięć, to powinniśmy być. On już jest nawrócony na naszą ideologię. I miał raka, którego usunąłem. O, jest uzależniony od opium. To w sumie mogę mu to opium podać, bo akurat opium mi nie brakuje, patrząc na to, ile jest go na polach. Jedna z tych postaci mogłaby się zająć w sumie tylko i wyłącznie noszeniem przez jakiś czas. Nawet może dwóch z nich. Bo Jadkin jest dosyć szybkim biegaczem, tak? No jest szybkim biegaczem, jak jest nagi, ale w sumie na moje to biega całkiem szybko. Więc te wszystkie zbiory z pól mogą zostać przeniesione do składu, w którym już powstają półki. I właśnie dotarło do mnie, że nie mam za bardzo nic do jedzenia, więc muszę zacząć znowu polować i to nie będzie proste, bo mam coraz więcej ust albo bardziej żołądków do wyżywienia. Kto by to mógł polować? Kto poluje? Salamander poluje, tylko że akurat ma załamanie nerwowe. Na pewno chcę upolować tego mega slota. Więc znowu musimy polować manualnie. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda Mind Wipe. Ok, jest chyba jakiś quest. Attack for Hire. Ok, będziemy mieli ride. Jeśli się zgodzimy na tego questa, co to jest? Eltek's Mask. To jest spoko, bo w sumie zwiększa Psychic Sensitivity. Skill Training Medical i Range Shield Belt. To jest shield belt, który możemy nosić mimo tego, że postać korzysta z broni dystansowej, więc wezmę tego questa. I będziemy też mieli jedzenie. Właśnie, bo atakują nas wtedy postaci, które są ludźmi. Przyjdą za 4 dni. Więc do tego czasu możemy zacząć polować. Wampiry niech się udadzą na polowanie. I też koloniści mogą zyskać ekspertyzę, tak? Ekspertyza może być zyskana wtedy, kiedy mają 15 poziom umiejętności. Jest ich aż 3. Bakar będzie miał zwiększoną szybkość ataku. Tak, i on będzie sobie szkolił tą ekspertyzę, jak będzie walczył. To samo się tyczy Kane'a. On będzie bardziej przebicie pancerza szkolił. Będzie lepszy na mechanoidy. I QN. QN w animalsach może sobie zrobić. Taming, ranching. Albo hunting. Taming. Dobra. Wampiry zaraz zaatakują tego wielkiego leniwca. Gdzie ona jest? Chciałem, żeby ona zawsze w ciąży ogólnie. I dlatego ma nastawione nastawienie na zachodzenie w ciąży. O, i ten Cykas jest właśnie dobry na polowanie, bo jak takie zwierzę płonie, to nie atakuje nas z powrotem. Więc dobiją go właśnie zanim przestanie płonąć. Idealnie. Nie jest to dobre zgranie z tym, że oni są wampirami, nie? Bo wampiry mogą się przestraszyć ognia, ale chyba jak płonie tylko postać, to to nie działa. To musi być płonący teren, wydaje mi się. Mogę się mylić, co często ma miejsce. Okej, okay, może jeszcze coś tu polować w sumie. Nie chcę go też za bardzo narażać na odniesienie ran. Jako, że będzie rajdzik za 4 dni. Okej, okay, bardzo ładnie.
To na razie powinien wystarczyć na pokarm. Mam nadzieję, że ktoś już te zwierzęta będzie kroił. Powinien to być jaguar, która śpi. Może jeszcze drugi kucharz by się tutaj przydał. Może to być Isis. No, już się tutaj dzieje. Zobaczymy, jak pójdzie rajd, który za chwilę będzie. Jaguar pregnant. Nice, nareszcie. Okej. I jest to dziecko z naszego rodzaju. Nawet jakby jaguar umarła teraz podczas porodu, to jest już na to odpornie, bo jest wampirzycą. Więc wszystko jest tutaj przemyślane. I teraz czas zastosować Mind Wipe. Wymazanie umysłu, bo już wbił sobie fokus na 80%. Właśnie ten Hazard też ma tą cechę, że jest lojalny. Więc w sumie na nim najpierw zastosuję to. Zobaczymy, jak to działa. Czy on zapadnie w śpiączkę? Nie. On został od razu zrekrutowany. Tego się nie spodziewałem. Ale nie będę narzekał. Tak. Czy to... Okej, okay, on ma te swoje niedobory, wiadomo. Ale nie wpłynęło to jakoś negatywnie na jego skill, osobowość. Okej. Okay. Oni nagle mają wymazaną pamięć. Zapominają wszystkich swoich stosunków towarzyskich. Tak, poza tymi, które nawiązali tutaj najwyraźniej. I czują lojalność wobec osoby, która wymazała im umysł. Dobra, jaką broń bym mu tutaj dać? Heavy SMG. To będzie jego broń. Mimo tego, że ma niską jakość, to będzie to jego broń. Okej, okay, podoba mi się ten spell. Całkiem przydatny. Będziemy musieli to zastosować jeszcze na jednym więźniu. Ale już mamy kolejnego kolonistę z mojego ksenotypu, który będzie na pewno przydatny w walce. Insulting Spirit Sam, no to nie jest za dobre. Ale może sobie obrażać więźniów, to nie jest aż takie niebezpieczne. Gorzej jak zacznie Bakara obrażać, bo Bakar jest od jakiegoś czasu już na skraju załamania nerwowego, ale szybko mu przeszło. Więc okej. Okay. To on teraz niech nosi te wszystkie przedmioty, niech pali te ubrania. Okej, okay, to jest mechanoid, tak? To jest android. Te zwłoki tutaj, więc nie może ich spalić. Jak odkryjemy... Właśnie, wynalazłem elektryczność, zapomniałem o tym. Muszę kolejne badania wyznaczyć. Myślę, że od razu pójdę w energię geotermalną, żeby już się nie musieć martwić w ogóle o prąd. I po tym już będziemy mogli na spokojnie martwić się o całą resztę. Więc na razie energia geotermalna. Będę miał za chwilę kolejnych dwóch potencjalnie całkiem mocnych badaczy, więc spokojnie dadzą radę. Na razie nie chcę budować kolejnego research bencha, dwa wystarczą, bo trzech badaczy na taki rozmiar kolonii to by było za dużo. O, jeszcze w międzyczasie był Psychicsów mail losowy, więc dzięki temu, no jako że to jest głównie męska kolonia, to nie będą mieli za mną nerwowych. Jak tam Psykit? 87, więc damy radę, aż im się nie wyczerpie ten limit. Będzie to na skraju, bo ona na przykład, Jaguar, ostatni raz spożyła Psykit 28 dni temu, a na 30 dniu zaczynają zapadać w śpiączkę. Widzę, że wyczerpała się też kawa. Czego jeszcze brakuje? Kawa, alkohol, tak? Okej, okay, alkohol już możemy w sumie wytwarzać. Tak długo jak mamy w sumie roślinę, z którego możemy je wytwarzać. Okej, okay, muszę wysłać handlarza. Tylko muszę go wysłać tak, żeby nie zapadł w śpiączkę. Tutaj jest zła temperatura, bo jest dosyć chłodno na zewnątrz, ale jak zbuduję drzwi w samym wejściu do kolonii, to powinno być ok. W sumie zbuduję je tak, bo żeby to więzienie było zabezpieczone. I tu będzie takie rozwidlenie tego więzienia, więc drzwi tutaj też mogą powstać stalowe. I jako że będziemy ważyć alkohol niedługo,
to będą potrzebne beczki na ważenie tego alkoholu. No i zobaczymy, czy zmieszczę się w tym okienku czasowym. Nawet jeśli te wszystkie postaci zapadną w śmączkę, co by nie było zbyt dobre przed nadejściem rajdu za chwilę, to myślę, że reszta i tak będzie w stanie wybronić tej kolonii. Zwłaszcza, że on, Hazard, nie ma jeszcze aż takiego zagrożenia niedoborem psychitu. Tak, więc on może pójść na linię frontu. Wysyłałem creepa do najbliższej osady, handel, kupiłem alkohol, kupiłem też taro, rudz, cokolwiek to jest. Nie wiem, jak to jest po polsku, co to jest w ogóle, ale jest to jedzenie, którego teraz brakuje. I troszkę próbuję ratować tą kolonię ścinaniem jagód, które są w pobliżu. Nie chcę wysyłać Bakara teraz na polowanie ręczne, ponieważ ma taki niedobór psychitu, że za chwilę może zapaść w śpiączkę. Salamander powinien gdzieś tutaj polować. I właśnie, czy coś mu się udało polować? Nie sądzę. Ale nie szkodzi, bo za chwilę będzie dostawa jedzenia i alkoholu. Zwłaszcza próbuję w sumie polować te zwierzęta, które są na południu, bo tutaj są duże stada tych zwierząt. Próbuję omijać tą drobną grupę mechanoidów, która tam jest. Chcę na razie ich zachować na tej mapie, bo jak mamy jeden taki drop mechanoidów na mapie, to drugi się nie wydarzy. Przynajmniej powinien. Jak na jego fokus psychiczny? No jeszcze nie jest nawet blisko 80%. Przy tej medytacji pewnie nie będzie, ale będę miał wtedy kolejnego kolonistę, który będzie mógł robić badania, kiedy creep jest na karawanie. I jak daleko do tego questa? No jeszcze 2 dni, więc Sakit powinien się pojawić przed tym. I Bakar powinien być w stanie brać udział w tej walce, tak samo jak reszta moich podstawowych kolonistów, więc myślę, że ten rajd zostanie odparty na spokojnie i będzie to po prostu dostawa jedzenia. O. Czyli Salamander poluje. Powinien ustrzelić tego koguara, zanim podejdzie. I udało się. No dobra, czekamy na rajd. W sumie ktoś przyjdzie po tego koguara, nie musi go ręcznie nosić. No i przybył rajd, który okazał się dropem w środku bazy. Powinien uciec. Hazard niestety znalazł się w samym środku tego rajdu. Więc nie wiem, czy on da radę uciec. Salamander jest gdzieś na polowaniu. Reszta jest na skraju psychitowego wyczerpania, ale jeszcze nie śpią. Psychit jest na poziomie 97%. Więc ogólnie, no właśnie. Sam ucieka. Jest to wynik czego? Okej, okay, nie wiem czego. Hazard cały czas walczy. Salamander próbuje teraz podbiec. Bakar. On jest ostatnią nadzieją, żeby... Okej, okay, oni teraz próbują kogoś porwać. Pewnie porwą Hazarda. I akurat... nie, sama mogą porwać. Ale i tak spróbuję ich dorwać. Reszty... No nie wiem, czy reszta zdąży podbiec. W sumie... No akurat oni spali, więc... Bakar tylko ma opcję podbiec teraz w odpowiednim momencie. Reszta... Tak nie za bardzo, bo jest na drugim końcu bazy. Myślę, że jak porywają tego sama, to nawet nie jest tak źle. Mogą go sobie porwać. Nie jest to jakaś ważna postać. Zresztą on i tak pewnie umrze. Ale Hazarda to bym... Kurwa. Zabili chyba. Hazarda to bym najchętniej uratował. Co mu się stało? Czemu jest niezdolny do manipulacji? Creep właśnie stracił jakieś kończyny. Okej. On się musi wycofać. Dobra, może oni też. W sumie Kain i Bakar sobie raczej poradzą tutaj, tak?
gdzie? Blade Focus. No właśnie, on powinien ratować Hazarda. Reszta tam jakoś sobie ogarnie. Okej. Okay. Hazard wstał. To niech podniesie ten rewolwer. Może nawet sama uratuje. I odesniemy ich od tej strony. Oni uciekają, więc spoko. W sumie dobrze to zostało rozegrane. Może raczej dobrze samo się rozegrało w sumie. Bez nawet potrzeby mobilizacji większości z tych kolonistów. Oni mogą próbować się teraz leczyć. Dobra, nawet nie ma sensu ich gonić. Okej, potrzebuję szpitala. Szpital akurat został wykopany, ale nie nadaje się jeszcze do użytku, bo nie ma tam łóżek, więc trzeba postawić po prostu spoty szpitalne. No i zaraz wybuduję tu łóżka. Okej, on uratuje go. Hazard nie wraca, też swoją drogą Hazard w sumie nie miał jednej ręki, jak go wziąłem do tej kolonii już. Taki już spadł. Też w sumie zastanawiam się, czemu Creep jest niezdolny do manipulacji. No w sumie chyba ze względu na ból. Okej. Niestety nie mam lekarstw. Mam nadzieję, że nie będą jakieś specjalnie potrzebne. No poza tymi w sumie, co tutaj wypadły. Dobra, on za wolno idzie. Nie ma sensu, żeby on jej niósł. Bakar za chwilę przeniesie. Bliżej tych wszystkich chorych. Jako, że mam wampiry, to niech zatrzymują krwawienie u tych kolonistów, którzy krwawią. No właśnie, na przykład u niego. Zniszczone płuco. On jak podbiegnie bliżej reszty ekipy, to też zatrzyma krwawienie u kogoś. Nie ma tutaj aż tak wielu ciał, ale wystarczy. Okej, jako że mam teraz tylko i wyłącznie taki rodzaj lekarstw, to ten rodzaj lekarstw będzie używany. Idzie moja nagroda za ten quest. O kurwa, będą trzy grupy. Nie doczytałem tego. Nie szkodzi, jakoś sobie poradzę. Okej, mamy tutaj questy na relikwie. Ale na razie nie jestem za bardzo w stanie wysyłać kolonistów na wyprawy poza bazę. Na razie muszę się martwić o ten psychic, zanim zaczną zapadać w śpiączki. No i oczywiście o uleczenie całej ekipy. O kurwa. Już drugi rajd od razu. Na szczęście Bakar powinien być jeszcze zdatny do walki. Podobnie jak reszta. O kurde, to chyba jest rajd, który nie jest związany z questem. To chyba jest rajd po prostu wysłany losowo. 40 humanoidów. Salamander, to nie jest dobry czas, żeby teraz polować. To jest dobry czas, żeby zostać w bazie i się w niej zabunkrować. Na przykład bronić się przy pomocy tego tunelu. Niestety
Nie mam jeszcze zbudowanych fortyfikacji, które byłyby całkiem przydatne na tego rodzaju okazje. Ale spróbuję albo wykorzystać ten tunel, albo po prostu użyć Psycastu. No taki jak był plan ogólnie na tą serię. Ale to będzie rozegrane w następnym odcinku, więc dzięki Wam za oglądanie. Zapraszam do zostawienia lajków, tego typu rzeczy i do zobaczenia.